sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra. Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk, a dzisiaj naszym gościem jest Paweł Barylski, asystent trenera Lawiczki. Dzień dobry Panie trenerze. Witam serdecznie. Panie trenerze, pytanie pierwsze. Czy Śląsk gra inną piłkę niż w poprzedniej rundzie? Chodzi mi oczywiście o założenia taktyczne. Nie, wszystkie założenia są takie same. Idziemy tą samą filozofią, którą nakreślił trener Lawiczka na początku sezonu. Jest to gra zbalansowana, oczywiście jest to zbalansowana, mam na myśli atak i obronę i w tym kierunku zmierzamy. Oczywiście myślę, że patrząc na Śląsk, jeżeli ktoś detale analizuje, to widzi, że to jest element powtarzalny, że to ta gra defensywna jest na wysokim poziomie. Jeszcze oczywiście pracujemy nad detalami, nad tą grą ofensywną, bo to przejście czy ten finalny aspekt jeszcze jest dużo do zrobienia. Kibice, niektórzy kibice zarzucają, zarzucają Robertowi Pichowi, że gra ostatnio słabo. Czy to wynika z tego, że on ma pomagać Musondzie w obronie przede wszystkim? Czy obydwaj skrzydłowi, bo jeżeli analizując Przemka Płachety, też bardzo poprawił się w grze defensywnej, tak? I rzeczywiście ten balans, o którym mówimy, defensywny wymaga od naszych skrzydłowych pracy w defensywie, natomiast ja bym poczekał. Robert dwa mecze naprawdę bardzo dobrze pracował w defensywie, natomiast no, nie przenosi to na ofensywę, musi to jeszcze spokojnie sobie ułożyć w głowie, ale to jest tak doświadczony piłkarz, ja jeszcze raz podkreślam, jeden z najważniejszych dla nas piłkarzy, jeżeli chodzi o grę ofensywną, bramki, asysty, że myślę, że przyszłe mecze pokażą, że Robert Pich pomoże temu zespołowi bardzo mocno i ja w to głęboko wierzę, bo wiem jakaś piłkarska stoi za nim. Sam trener wywołał Przemysława Płachetę, bo tutaj mamy sytuację taką, że on na początku sezonu zachwycał, prawda? Wszyscy mówili, wow, mamy nowego Waldka Sobotę, a później to troszeczkę tak wygląda, jakby spuścił z tonu i co najgorsze, w tej rundzie też no, nie rzuca na kolana. Znaczy problem może, nie problem, bo jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, to w tych meczach sparingowych Przemek wyglądał bardzo dobrze. Ja też uważam, że on bardzo dużo przeniósł ciężar, żeby poprawić mentalnie w głowie tą grę defensywną i nad tym analizuję, o tym żeśmy w programie kiedyś rozmawiali, że to jest dla niego ważne, że jeżeli chcesz jako skrzydłowy iść, a takie on ma cele i marzenia grać na nie tylko w Polsce, ale za granicą i tam rozwijać się, a przy okazji myślę, że to też może być piłkarz, który może grać w reprezentacji Polski, to musi popracować nad tą defensywą i ja też wydaje się, że w tym ostatnim tygodniu on mimo wszystko za mocno pracował, to jest troszkę problem z nim, bo ktoś powie, ok, za mocno, piłkarz musi mocno pracować, tylko że on jest tak sfokusowany na pracy, że czasami zapomina o wypoczynku i myślę, że my nad tym pracujemy, nad tą stroną, żeby oprócz tej ciężkiej pracy dawał sobie odpowiedni czas, kiedy możesz tak ciężko popracować i przede wszystkim w charakterze tym wytrzymałościowym. I ja myślę, że te mecze, które nas czekają, pokażą, że wróci ta świeżość jego i bramki, asysty, które na które wszyscy we Wrocławiu czekają, bo ja uważam, że to jest też zawodnik, który może dawać nam punkty w tej skali kanadyjskiej, czyli oczywiście bramki i asysty, że to po prostu wróci i to jest mocny punkt zespołu, ale to będzie jeszcze ten, nie chcę porównywać, ale ten Waldek Sobota, który oczywiście przez wielu kibiców jest uznawany za jednego z najlepszych skrzydłowych w Polsce. W tych czasach Śląska, w których zdobywał Mistrzostwo Polski. A jak na treningach pracuje Erik Esposito? Erik pracuje bardzo, bardzo mocno, natomiast zdaję sobie sprawę, że no nie ma łatwo, bo wszyscy kibice gdzieś tam go spozycjonowali, może nie wszyscy, ale część kibiców go spozycjonowała, że nie strzela tylu bramek, ile byśmy chcieli, ale tak jak powiedziałem, ta praca jego i trener Lawiczka też wymaga od napastnika ruchu, pracy bez piłki dużo i to też się poprawia. Oczywiście cały czas to nie jest jeszcze
optymalne, dlatego też myślę, że dobrze dla Erika jest, że pojawił się Filip Rajcewicz, że jest dwaj nasi młodzi zawodnicy, mam na myśli Sebastiana Bergera i oczywiście Piotrka Samca-Talara, że to jest dobra konkurencja, która powoduje, że ta naturalna rywalizacja powoduje lepszą jeszcze pracę i wymaga od ciebie, że żeby wejść na boisko w pierwszej 11, to musisz po prostu w tygodniu poprzedzającym mecz być w optymalnej dyspozycji. I tutaj mały apel do kibiców. Zwróćcie proszę uwagę na to właśnie, jak gra Exposito w całym meczu, a nie tylko wspominajcie ten nieszczęsny karny z Pogonią Szczecin. Po grze Eryka widać, że on piłkarskie abecadło ma opanowane znakomicie. No bramki, miejmy nadzieję, że przyjdą. Krzysiek Wołczek, który tutaj w programie mówił o Exposito, powiedział wprost, że to jest według niego najlepiej wyszkolony piłkarz Śląska Wrocław, czyli co, gole przyjdą. Jestem o tym przekonany. Jestem przekonany, że Erik będzie strzelał bramki, że dużo pomoże naszemu zespołowi, bo widać go na treningach, ale też widać jego reakcję po tym karnym, że to nie była reakcja, która była obojętna, tylko zdał sprawę, że zdaje sobie sprawę, że to był ważny moment nie tylko dla niego samego, ale dla zespołu. Ale tak jak powiedziałem, to DNA Śląska, który mówi o zespołowości, o teamie, o pewnych wartościach czy zasadach, które sobie sami nakreśliliśmy, a jednocześnie ta filozofia trenera Lawiczki, w której te zasady są też bardzo istotne, ona będzie procentowała i tak jak pan tutaj powiedział, wierzcie w Erika, bo naprawdę jestem w 100% przekonany, że da Śląskowi jeszcze dobre momenty. Panie trenerze, mamy trzech nowych piłkarzy. Bardzo ciekawe transfery, gdyby pan trener mógł scharakteryzować tych zawodników, począwszy od Kotunio. Tak, myślę, że to jest też bardzo, bardzo doświadczony zawodnik. Zawodnik, który zdobywał trofea w Urugwaju. Bardzo taki agresywny, grający w kontakcie obrońca, który ma inklinację też do gry ofensywnej. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ta adaptacja, jeżeli chodzi o fizyczne przygotowanie, jest też dosyć istotna, dlatego trochę czekamy z tym, bo no, nie ma co ukrywać, ale Musi, mam na myśli oczywiście Musonde, jest w bardzo dobrej dyspozycji fizycznej i na tej pozycji co najmniej wygląda dobrze, żeby nie powiedzieć, że bardzo dobrze. Jest to bardzo ciekawa rywalizacja, oczywiście cały czas nie zapominam i nie mam zamiaru do tego chóru całego się odwoływać, którzy jakby nie dają szans Kamilowi Dankowskiemu, bo ja cały czas wierzę, że Kamil, ta złość sportowa jest w nim i oczywiście ten akurat okres przygotowawczy i mecze nie były w jego wykonaniu optymalne, tak bym powiedział, że mógł zrobić trochę więcej, ale wydaje mi się, że w tym okresie też będzie walczył na tej pozycji. Ale wracając do Kotunio, tak jak powiedziałem, gracz bardzo, bardzo agresywny, bardzo, bardzo dobrze na piłce i operujący piłką i włączający się do akcji ofensywnych, także myślę, że niedługo kibice zobaczą jego możliwości. I bardzo dobra rywalizacja, jeszcze raz podkreślam. Jest, to w piłce o to chodzi, w sporcie o to chodzi, żeby ta rywalizacja rozwijała każdego z graczy, no, bo to tylko może pomóc zespołowi. Ta rywalizacja jest zdrowa, ta rywalizacja opiera się na zasadach tak, jak to powinno być, że najlepszy w danym momencie zawodnik wychodzi na boisku i stara się tą pracę treningową przełożyć na mecz. Węgier. Tak, Tamara znam, jakby poznałem najmniej, bo to są w zasadzie kilka treningów, natomiast widać też, że jest to gracz, jak na środkowego obrońcę, bardzo dobrze komunikujący się z zespołem. Wszedł bardzo szybko, świetnie operuje językiem angielskim, co mu tutaj ułatwia grę. Jest naturalna lewa noga, także to, czego trener Lawiczka wymaga, czyli rozegrania od tyłu, także tu widać, że w grach pozycyjnych wygląda bardzo, bardzo dobrze. W elementach taktycznych też bardzo dobrze się zachowuje, we właściwych momentach skraca pole gry, dobrze asekuruje partnerów, nie boi wyjść na pozycję nawet pod presją przeciwnika, także też wydaje się, że to jest bardzo ciekawy zawodnik. Natomiast tak jak powiedziałem, poczekamy jeszcze, jak będzie zachował się pod tą presją, bo tego jeszcze ja osobiście nie wiem, myślę, że na to też czekamy. Natomiast jeżeli chodzi o trening, to jest to widać, że profesjonalny zawodnik, który przyszedł z określonymi celami i widać, że Śląsk dla niego jest jakby kolejnym
elementem w rozwoju i klubem, który na pewno jest wyżej pozycjonowany niż klub, z którego on przychodził. Także czekamy na to, że będzie to kolejne wzmocnienie Śląska na pewno. On jest porównywalny do Wojciecha Goli? Myślę, że... No bo ma go zastąpić. Tak, myślę, że tak. Oczywiście tu jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie możemy zapominać. Ten efekt współpracy, synergii między środkowymi obrońcami, on jest bardzo istotny i to jest jakby... Ten element, na którym musimy zawsze zwracać uwagę, to zgranie środkowych obrońców, bo para Puerto Gola, ona funkcjonowała jako dwójka środkowych zawodników ze stoperami. Tak jest, że oni bardzo, to jest jakby czucie jeden drugiego w zasadzie w ciemno. Im więcej treningów, im więcej sparingów, im więcej meczów mistrzowskich rozegranych, tym oczywiście ta synergia i ta współpraca jest lepsza. Natomiast tutaj może być jakby troszkę... Jeszcze nad tym musimy na pewno pracować i zgrywać te elementy. Oczywiście nie można też zapomnieć, bo też nie chciałbym zapominać, że jest oczywiście, bo tylko jakby odnosimy się do Puerto, do Marka Tamasa, natomiast jest jeszcze Piotrek cały czas, jest jeszcze Mario, który oczywiście jest teraz po urazie, ale to też jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, konkurencja. Konkurencja jest najważniejsza, bo ona jakby... Jeszcze raz podkreślę, spowoduje rozwój poszczególnego zawodnika i zespołu. Panie trenerze, skoro o konkurencji mowa, to lewa strona obrony. Tam wydaje się, że tej konkurencji jest niewiele, bo mamy Dino Stigleca, tak. Właśnie Tamasa, który może grać na lewej, tak, ale nie jest nominalnym lewym obrońcą. No i trener też próbuje, tam nie ma co ukrywać Kamila, on grywał tak na tej pozycji, grywał nawet w reprezentacjach młodzieżowych na pozycji. Oczywiście on sam lepiej czuje się troszkę bardziej na prawej stronie, ale i w treningach, w zależności od potrzeb jest sprawdzany też jako lewy obrońca, także jest jakby... naturalnym. Jego lewa noga też nie jest najgorsza i może sobie tam poradzić, także jest, może być coverem oczywiście dla Dino, także to jest jedna jakby z opcji. No oczywiście to, co Pan powiedział, nasz nowy środkowy obrońca, który też może być lewym, chociaż tak jak powiedziałem, no, jest to nominalnie środkowy, ale grywał też jako lewy, także to też jest zabezpieczenie tej strony. A 17-letni Maćkowiak, który przyszedł do nas z Lipska? No właśnie, to po to jest to jakby, jak widać, ta filozofia śląska. Ja wiem, że wszyscy są jakby też niecierpliwi, chcą tych młodych zawodników widzieć tu i teraz, ale ja znowu zawsze będę przypominał Maćka Pałoszewskiego i Mariusza Idzika. Maciek miał 16 lat, jak wszedł do pierwszego zespołu, zadebiutował po 2,5-3 latach pracy, bo to jest troszkę i mimo wszystko inna praca i tutaj też jest tak, że każdy z tych zawodników dostanie swoje minuty, jeżeli na nie zasłuży, bo trzeba powiedzieć sobie, że profesjonalna piłka to nie jest koncert życzeń, ani jakby grupa szkolno-przedszkolna, tylko to jest zawodowy sport. Jeżeli na treningu pokazujesz jakość, jeżeli na treningu przekonujesz trenera, że jesteś gotowy do tego, żeby podjąć wyzwanie na meczu, to trener stawia na ciebie i daje ci taką szansę. Jeżeli widzi jeszcze jakieś deficyty w twojej pracy, no to wiadomo, że nad tym trzeba jakby pracować. Dlatego Maćkowiak też jest elementem przyszłości, jakby cały nasz dział scoutingu oczywiście i dyrektor sportowy. To jest inwestycja w przyszłość. Maćkowiak to jest rocznik 2000, to jest kolejny zawodnik z tego jakby rzutu, bo pamiętajmy, że teraz bardzo wielu zawodników młodzieżowych trenuje z nami. No oczywiście oni są głównie podporą drugiego zespołu, ale aczkolwiek, tak jak powiedzieliśmy, i teraz Sebastian Berger coraz więcej minut, bo dobrze zaprezentował się na obozie. Piotrek na nieszczęście odniósł uraz, ale tak jak powiedziałem, on musi pracować nad tą stroną fizyczną i nad wzmacnianiem samego siebie, bo talent piłkarski ma duży, natomiast musi zdrowotnie być przygotowany, żeby walczyć z takimi obrońcami jak chociażby Nalepa, Augustyn i tak dalej, bo to będzie jego praca i tam musi wykonać swoją robotę nie tylko piłkarską czystą, ale też taką fizyczną, która odbywa się na boisku. Także to jest też kolejny jakby element naszej filozofii. Myślę, że ona w perspektywie czasu się sprawdzi, bo wszyscy chcą od razu efektów, a piłka, jeszcze raz podkreślam, ona kocha długotrwały proces i pewną cierpliwość. Ale ja jeszcze raz znowu mówię, że kibice mają do tego prawo, a my jesteśmy rozliczani z tego, jak to w określonej perspektywie będzie wyglądało. Filip Rajcewicz wzmocnił
Tak, zdecydowanie. No, wzmocnić zespół chociażby tym, że będzie wywierał presję na Exposito, no, prawda? Ale myślę, że te dwa występy, bo też niektórzy uważają, że w Pogoni ten występ nie był jakby rewelacyjny, ale myślę, że nie był też zły, że zdecydowanie utrzymał się na przypiłce, odciążył trochę nasze tyły przez to utrzymanie na piłce. Oczywiście podkreślam, nawet trener Runajcz powiedział, że spodziewał się takiego meczu, że bardzo dobrze dwa zespoły zorganizowane defensywie i wiedział, że tych sytuacji nie będzie dużo, także rozmawiając z trenerem Lawiczką, wymienił się takimi poglądami, także nie zaskoczył go ten ani wynik, ani przebieg meczu, bo obaj trenerzy przewidzieli, patrząc na charakterystykę obu zespołów takiego spotkania. Oczywiście kibice wolą spotkania takie chociażby z Zagłębiem 4-4, tak, bo to jest dla nich jakby clue, te bramki. Ale tak jak powiedziałem, Filip daje, to jest taki klasyczny napastnik, rzeczywiście bardzo dobrze penetrujący obronę przeciwnika, bardzo dobrze potrafiący zagrać na pierwszy kontakt piłkę wsteczną czy boczny sektor i atakujący bramkę, także myślę, że to jest duże wzmocnienie zespołu pod każdym kątem. Panie trenerze, musimy kończyć, ale jeszcze ostatnie pytanie, tylko bardzo proszę o krótką odpowiedź. Co się dzieje z Filipem Markowiczem? Trenuje i jest w najlepszym momencie, odkąd przyszedł do Śląska. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie przeszedł kilku okresów przygotowawczych, także musieliśmy mocno z nim popracować, ale myślę, że od następnych meczów będzie do naszej pełnej dyspozycji i też odpali swoje grosze, swoje parę groszy wrzuci do zespołu i pomoże. Dobra, i tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Państwu dziękujemy. Naszym gościem był Paweł Barylski, asystent trenera Śląska Wrocław. Dzięki, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra.